nagraniu tematu, czym się różni mężczyzna od faceta. Kto nie pamięta, to tam przypomnę, że mężczyzna to jest ten wyższy, to jest to wyższe stadium rozwoju. Jest to samiec gatunku Homo sapiens, który już wie, po co żyje. A samiec gatunku Homo sapiens ma tylko jeden sens w życiu, uszczęśliwić kobietę. I po tamtym nagraniu dostałem kilka maili, czy z kobietami jest podobnie. I twierdzę, że również tak jak samce dzielą się na facetów, 99,8% i 0,2% mężczyzn, to również niewiasty, samiczki, dzielą się na kobiety i baby w bardzo podobnym stosunku. Spotkać kobietę to nie jest takie proste współcześnie. Większość to są po prostu baby. Czym się różni kobieta od baby, żebyście zrozumieli moje podejście, żeby, ja wiem, że od razu dostanę pełno hajtu, że tak mało jest kobiet, ale tak samo mało jest mężczyzn na tym świecie. Kobieta to jest ta wyjątkowa forma rozwoju samiczki gatunku Homo sapiens. To jest ta niezwykła postać, dla której nie są ważne sprawy materialne, natomiast ważna jest duchowość, ważne są emocje. Ja wiem, dla wszystkich ważne są emocje, bo te emocje, które posiadamy, te emocje, które odczuwacie, drogie panie, są spowodowane tymi prześlicznymi bucikami, sukienkami, kosmetykami, no i tymi facetami, którzy was noszą na rękach. Co jest zupełnie normalne. Natomiast kobieta to jest taki rozwój niewiasty, samiczki, która przeżywa głęboką radość w momencie, gdy się uśmiecha do faceta. Przeżywa euforię, gdy widzi go zadowolonego. Przeżywa szczęście, gdy on jest szczęśliwy. Nie tylko dlatego, że kupił jej świeże buciki.